Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Faktycznie kredytobiorcy znajdują się dzisiaj w niezwykle trudnej sytuacji, a jeszcze przed kilkoma miesiącami byli zachęcani do tego, żeby brać kredyty, zarówno przez rząd, jak i przez prezesa Banku Centralnego, a dzisiaj niestety słyszą tak często słowa, które pokazują absolutnie zupełnie inną rzeczywistość. Zresztą przed kilkoma dniami z ust żony pana ministra Glapińskiego usłyszeli radę, żeby grać w totolotka, co jest skandaliczne, to co mogli usłyszeć. Zresztą to, co jastrząb polskiej inflacji mówi, w ogóle jest zaskakujące, niestety z tej negatywnej strony, i pokazuje, że już dawno odleciał. Ale moje pytanie, kiedy, szanowni państwo, w końcu zreformujecie wymiar sprawiedliwości, a ta reforma kiedy dotknie postępowań i ich przewlekłości, kiedy one zostają przyspieszone i ten wymiar sprawiedliwości zostanie rzeczywiście zreformowany? Bardzo dziękuję, panie pośle.